Siemano, dzisiaj opiszę team, którym przeszedłem trzeci poziom eventu Boss Rush, czyli przedostatni poziom, inaczej mówiąc level drugi, poziom pierwszy, coś takiego. No ten już taki poważniejszy poziom, ale no przedostatni. No i tutaj opiszę to, co ja mam, potem powiem alternatywy i ogólnie co tu można zmienić, czy to daje radę, o co tu chodzi. A więc tak, wybrałem sobie na lidera Goku Rose, ponieważ jest to postać do typów Extreme jako lider, albo zamiennik jest jeszcze ten taki zielony Zamasu, którego wybrałem jako frienda. Jednak no, robił team cały trochę większy damage. Gorzej było trochę oki, jeżeli się bierze Zamasu na frienda niż drugiego Rose'a. Sam w sobie Zamasu robił większy damage niż Rose, delikatnie, ale większy. Tak na przykład jak Rose robił 550, to Zamasu wymaksowany na maksa oczywiście, friend, bo brałem takich, no żeby był friend wymaksowany na maksa, to robił 710 tysięcy, to jest od chuja dipsa. Praktycznie on mi ugrywał tych większych bossów, to on mi klepał. Ale dobra, no to frienda to bierzemy tutaj Rose'a albo Zamasu, ponieważ no, ze względu na extreme typ leader, bo chcemy zrobić cały team extreme. W tym wypadku akurat ja chciałem zrobić. Jeszcze tak ogólnie o tym teamie, no to po prostu to jest extreme team, ze względu na to, że tu jest heal, mamy dobry defense, mamy jeszcze raz heal, mamy od chuja dipsów, może nie od chuja, ale dużo dipsów, w miarę różnorodność, różne typy. Większość postaci, chyba nawet wszystkie postacie z tego teamu mogą obniżać defa, a to jest potrzebne kurwa, na tym evencie nie jest potrzebne, ale jakbyście chcieli grać ostatni stage z Boss Rusha, to potrzebne jest obniżenie defa albo od chuja krytyka. No w każdym bądź razie, wracając do tego, Rose i Zamasu to po prostu jest od chuja dipsów, najlepsze postacie extreme muszą być, znaczy muszą, no muszą być i chuj. Następny, Buchan, czyli ten int Bu, który zjadł Ruhana bodajże. No zajebista postać, po pierwsze dips, po drugie dużo heala. On tu ugrywa tą grę praktycznie ze względu na tego heala. Po trzecie świetnie się linkuje. Patrzymy dalej. Janemba. Najlepszy tank. Może nie najlepszy? Jeden z najlepszych tanków. Kurwa, to co on tankuje, wszystko wytankuje. Linkuje się świetnie. Trochę tam 5% HP odnowi, jak jest na przykład obok z Buchanem. Linkują się. Dipsa dużo nie robi, ale coś tam uderzy. Na pewno więcej niż kurde inne jakieś słabe postacie. LR Androidcy. No wybrałem ich po prostu, bo już nie mam dipsującej innej postaci. Jako tako robią damage. No, nie ma tragedii. Ogólnie w tym teamie nawet dobrze się linkują, więc można ich używać. Kolejny SR Zamasu. No wybrałem go ze względu na jego heala, który działa prawie zawsze. No, jak mamy full HP, to oczywiście on nie zadziała. Ale ma tego heala. Damage'a za dużo nie ma, ale coś tam ma. No taki po prostu pik by był. I ostatnia postać, Meta Rildo Ester. No to jest typowy tank, który świetnie się linkuje w tym teamie. Ma Link Big Bang Bosses, czy Nightmare, czy Fear and Fate. No, a i jeszcze to do odnowy 5% HP ma, więc bardzo dobrze się linkuje z większością w tym teamie. Kurwa, to tu nie ma większej taktyki, jeżeli chodzi o ten. O te bossów tutaj. No to pierwszy boss idzie z dipsa, drugi idzie z dipsa, trzeci dips, dips, dips. Wszędzie cały ten stage polega na dipsowaniu. Dips, 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 no i healowanie. Czym więcej się healujemy, czym dłużej trwa walka, to w sumie idzie dla nas lepiej. Mamy tu tyle heali, że no wytrwamy, wytrwamy. A jakie są zamienniki i jaki jest w sumie taki polecany team? To pojadę po kolei. No to Rose, no to jest kurwa mega dobrą postacią. No to tak, lecimy po kolei, jakie karty są jeszcze. No to Rose, no to oczywiście ze względu na liderski damage bierzemy go.
Omega Shenron zajebisty ze względu na to, że dużo tipsa robi nawet oraz obniża przeciwnikowi atak. To jest mega, mega plus. Kolejny Extreme Goku Black też jest świetny, buffuje Extreme typy, robi dużo dipsa, no jak go macie, to czemu nie? No tu już raczej nie. Kiedyś może on był dobry, ale nie teraz. Cell to niestety jest lipa. No, LR, Vegeta oczywiście, jakbyście go mieli, to czemu nie? No, chuj dipsa robi. Broly odpada, SR, Cell jest jeszcze zajebistym tutaj wyborem ze względu na dipsa. No i dobra postać ogólnie. Nie jest najlepsza, można spokojnie go minąć, ale jak go macie, to czemu nie? SR, Broly, tego legendarnego też tutaj można wrzucić ze względu na damage. Ale tak mega optymalny też nie jest. Co tu dalej mamy? No, Psychical Broly. Też od biedy może być ze względu na damage. Zamasu to oczywiście. No, ten to samo robi. No, prawie to samo co. No, Psychical Omega Shenron. Nie jest zły, ale no, szału nie ma tak naprawdę. Psychical Freeza to też jest. Full power to też ze względu na damage, ale no dużo postaci jest tutaj, które robią duży damage. Jednak trzeba patrzeć, że jednak tutaj linki, które dają przeżyć i healują, są dosyć ważne i tankowność. Dlatego taki na przykład tech Freeza tutaj jest świetny. Dużo tankuje, dużo dipsuje, zajebiście. Tu nie, ten Zamasu od biedy może być. Ten Int Freeza, no biedny, biedny. Raczej nie. No tutaj te wszystkie boom. Wszystkie są w miarę dobre. Ten na przykład regeneruje 12% HP, więc jest spoko opcją. Ten tam trochę bije. Są dobrzy, ale no szału nie ma. Można ich zabrać, jak nie macie nic lepszego. LR Freeza, ten co tutaj się ulepsza, też jest ze względu na dipsa. Tam trochę defa też ma, więc zajebista postać. Tego Golden Freezy niebieskiego też można ze względu na to, że damage obniża, jednak no on to już w ogóle się chujowo linkuje i dipsa no w ogóle nie ma. To jest postać, która tylko by tankowała, więc niby okej, ale no kurwa nie do końca. Tego od biedy też można jako support. Nie jest zły, szału nie ma. Ogólnie jak widzicie sporo jest postaci, które fajnie by działały, ale nie są tak mega optymalne. Co tutaj jeszcze mamy ciekawego? Mamy ciekawego, no to tego Rildo to właśnie można, ze względu na tankowność. Great Ape raczej bym się specjalnie nie bawił. Jak macie trochę chujowy team, a macie tego typka, to możecie go wziąć, bo on będzie stunował jak pojebany. Te stuny robią robotę. Ten niby może dużo dipsa mieć, ale to rzadko się trafia, więc Champa raczej nie jest najlepszym wyborem. Czemu tu już jest Dokkan? O, czyżby to oznaczało, że niedługo będzie Dokkan? Czy tu się coś pobugowało? No, Super Baby. Taki sobie. Niedługo będzie miał Dokkan, więc może jak będzie po Dokkanie jest lepszy. 70% HP, znaczy atak to całkiem spoko opcja. Kogo tu jeszcze mamy takiego ciekawego? Ten coś tam bije, ale no. Bije i linkuje się tam. Na przykład z LR Freezą on by się zajebiście linkował. To możecie, jeżeli macie LR Freezę, możecie go wybrać. Jednak takiego szału nie ma. Co tu jeszcze mamy? Tak naprawdę dużo postaci tutaj lepszych nie ma. O kim tu jeszcze warto wspomnieć? AGL. No on jest spoko, Janemba, Baby Janemba, ze względu na heala, ze względu na tankowność, ze względu na coś tam damage'a. Ale szczerze mówiąc, nie widziałem go jeszcze na globalu. Nie wiem, czy on tak słabą. Tak słabo dropił, czy co, ale no ciężko o niego. Tego, no to już taka bieda naprawdę by była.
ze względu na to. Nie, no, nie polecam. Niby ktoś go lubi, bo ataki def obniża, ale no tego od biedy możemy zabrać ze względu na to, że siduje atak. Dosyć średnio się linkuje tak naprawdę. No, daje tą regenerację 5% HP, więc jest spoko. Tam trochę się z Buchanem linkuje, więc no, nie jest w sumie najgorszy. Można go wybrać. Tylko że on dużo sam z siebie też nie bije. I pominąłem jedną kartę, którą chcę tutaj powiedzieć. Ten niby coś tam healowałby, by się linkował, tylko że bardzo mało bije. Jak macie naprawdę biedny team, to w sumie nie przejdziecie tego eventu, ale teoretycznie możecie go wrzucić, że się healuje bardzo dobrze. Linkuje się tam z tym Buchanem czy Sester. Majin Buu też by się linkował. O jest. To jest postać, która jeszcze tutaj coś może zdziałać. Jako się Turles. On ma dużą szansę na stunę i bufuje. Fajnie bufuje. Ty, on daje 20% ataku dla aliensów, to jest naprawdę dobra postać. No i ma jakiś tam Big Bad Bosses ma, czyli to by był spoko link. Ten też chyba, no to też by się fajnie linkował. Więc tą kartę też jak najbardziej polecam do teamu, tego teamu. Tą akurat bardzo polecam. On sam w sobie dużo nie robi, ale można mu super atak na 10 wbić, no to wtedy już coś tam będzie dipsował. Stunował będzie, buffował będzie. Zajebista karta. No i z grubsza to tyle. Oczywiście w zamienniku zawsze można kombinować dużo. Ogólnie tak na szybko, tak z pamięci powiem, co bym polecił. Poleciałbym w kośmoś i bym polecił wam taki team mniej więcej. Taki idealny team. No mniej więcej idealny team, jaki można tutaj zabrać, żeby to przejść łatwiutko. No to Rose i Zamasu jako liderów. Oczywiście wtedy jak na przykład damy Rose'a u siebie na lidera, to Zamasu dać jako normalnego gracza. Tak u siebie i jeszcze jako frienda, to by było fajne. Buchana, Int Buchan jako normalna karta. LR kurwa. LR Vegeta, czemu nie? LR Broly, czemu nie? Tech Frieza, Omega Shenron, to jest bardzo ważna postać. Int Turles, Int Janemba, Full Power Frieza też by dużo robił. No to dużo jest zamienników, naprawdę. Ale ogólny tam jakiś zarys przedstawiłem, moim teamem też tam widzieliście. No nie było problemów, tam musiałem 3 support itemki zużyć, więc to tak jeszcze w miarę było granica taka bezpieczna, żeby tu przejść. Tam na linku na screenie mam, że 9 godzin, ale to po prostu robiłem pośnie i przed snem i pośnie to grałem, więc dlatego tyle nabiłem. Myślę, że z godzinę mi to zajęło niecałą. No w każdym razie. Kurwa, to była dosyć chaotyczna wypowiedź. Mam nadzieję, że coś tam. No oczywiście streszczę to w opisie, streszczę to na stronie. Trochę opisowo bardziej, krótko, zwięźle, ale filmik i tak chciałem zatrzymać, żeby był. Także dziękuję za wysłuchanie, trzymajcie się, yo. LR, VG, VG, kurwa, LR Vegeta, czemu nie?